Dominik Durnia dla MMA Rock. Z nami jest Damian Biłas po wczorajszej walce z Albertem Durajewem. Niestety ci się nie powiodło. Pierwsza porażka w karierze. Powiedz, jak się czujesz? No, na pewno to boli, bo nie zrealizowałem planu na walkę. Nie było tak, jak chciałem. No. Pogodziłbym się z tym, jeżeli bym przegrał w takiej sytuacji, że no, był lepszy, że zrobiłem wszystko, co mogłem, a niestety zaprezentowałem tylko część swoich możliwości i to mnie boli, bo na pewno Albert był do przejścia, ale niestety w dniu wczorajszym był w lepszej dyspozycji niż ja i tego mi szkoda, bo na pewno nie jest lepszym zawodnikiem ode mnie, ale nie chcę się usprawiedliwiać, no bo poddał mnie, także niestety dwa razy tą samą techniką. Pierwszy raz się obroniłem, drugi raz już weszło ładnie i dałem jak dziecko. No co zrobię teraz? No, w dniu dzisiejszym już nic nie poradzę, no, trzeba się pogodzić z tym. Tylko niby porażki uczą, tak? Także wyciągnę konsekwencje i będę lepszy. A skoro mówisz, że nie zrealizowałeś planu na walkę, to jak wyglądał ten plan? No, w pierwszej rundzie mieliśmy utrzymać walkę w stójce. Udało się tylko przez minutę chyba, może nawet niecałą. Potem trafił prawym prostym bodajże na czoło. No, nie zamroczył mnie, ale przywrócił na pewno. No i w pierwszym momencie skrętówka nie weszła. Trochę brakło szczęścia, no szkoda, no ale potem już robił podejście dopiero do duszenia. Obroniłem, chciałem się wpiąć za plecy. Dużo nie brakło. Ponowił atak do duszenia 6, północ, południe, także. A powiedz, bo w tym, przy tym pierwszym duszeniu północ-południe tam był taki moment, że tak ci ręka opadła, sędzia Łukasz Bosacki sprawdzał, czy jesteś właśnie przytomny, pokazałeś, że tak oczywiście, ale to duszenie nie było blisko tam końca? Było blisko, no, taki był moment, że naprawdę już czułem, że odpływam, aczkolwiek udało się wcisnąć brodę jeszcze pod pachę i udało się wyjść. Drugi raz już takiej możliwości nie było, bo było tak dopięte, że tylko jeden wysyłaj się było klepnąć. Ale sam to był mój błąd ewidentnie, bo dwa razy do tej samej techniki nie powinienem dać mu dojść. Nie? A będziesz teraz może szukał jakiegoś sposobu na rewanż z Albertem, czy chciałbyś zawalczyć z innymi przeciwnikami? Jeżeli byłaby taka możliwość zawalczyć z rewanż, jak najbardziej jestem za. Ale jeżeli nie będzie takiej możliwości, chętnie zawalczę z kimś innym, tak? No, chcę wygrać teraz na tę walkę na pewno. Mam rekord 5-1. Pierwsza porażka tam by niby najbardziej boli w karierze, no i czuję to, bo jest to niedosyt, bo jeżeli był zawodnik naprawdę lepszy ewidentnie ode mnie, to się z tym pogodził, nie było problemu, ale to był zawodnik ewidentnie do przejścia, sam zrobiłem błąd, dość łatwy, no i to mnie boli. Przed galą mówiłeś, że już masz jakieś plany na najbliższą przyszłość, to właśnie te plany pozostają takie same, zobaczymy cię niedługo w ringu? Miejmy nadzieję, że tak. A możesz powiedzieć coś bardziej zdradzić? Czy już jest jakaś oferta, czy na razie tylko będziesz szukał, będziesz się po prostu przygotowywał tak jak normalnie? Na razie czekamy, co się pojawi. Coś tam może w nadrzu jest, ale na dzień dzisiejszy nie chcemy o tym rozmawiać. Że będzie jakaś oferta, którą będzie można przyjąć i dać fajną walkę gdzieś w Polsce lub za granicą, to na pewno wezmę. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Życzę oczywiście powodzenia w następnych walkach i do zobaczenia. Dziękuję i chciałem pozdrowić wszystkich, którzy mnie wspierali, kibicowali mi. No zawiodłem wczoraj, no ale myślę, że wrócę mocniejszy i pokażę jeszcze, na co mnie stać. To jeszcze raz dziękuję. Dzięki.